Lewy prosty! Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemaneczko, witam z początkiem nowego miesiąca. Dziś mamy 1 lipca 2022 roku, a więc czas na program. Lewy prosty. Mistrz wagi ciężkiej organizacji Fight Exclusive Night Szymon Bajor ogłosił za pomocą mediów społecznościowych, że z dniem dzisiejszym został wolnym zawodnikiem i zadał pytanie swoim fanom, w jakiej organizacji teraz chętnie by go zobaczyli. Większość komentarzy u nas to Federacja KSW. Nie dojdzie do frikowej walki pomiędzy Redem a Kaluskim podczas Prime EMA 2 Kosmos. Jak poinformowała na swoim insta-story ochroniarz oszusta z Tindera Ernest Red i Wanda, trafił do szpitala, bo dostał daru mózgu. Federacja szuka nowego rywala dla Kaluskiego. Prawdopodobnie Floyd Mayweather Jr. zaproponował Konorowi McGregorowi oficjalnie 160 milionów dolarów za ich walkę rewanżową w boksie w marcu 2023 roku. Ta walka może wygenerować miliard dolarów zysków. Habib Nurmagomedow i Daniel Cormier zostali oficjalnie przyjęci do Hall of Fame UFC. Mariusz Pudzianowski wyzwał do walki Roberto Soldicza. Popularny Robocop wstawił na swoim Instagramie, z kim powinien zawalczyć w kolejnym pojedynku. Na to Pujian odpowiedział w komentarzu, że jest następny, a Chorwat przyjął tą propozycję z wielkim entuzjazmem. To wszystkie informacje na dzisiaj. Z programem Lewy proste wracając w poniedziałek. Także życzę wszystkim bardzo udanego weekendu.